Od pierwszej minuty pod kontrolą spotkanie, stwarzaliśmy sytuację, strzelaliśmy bramki. Oczywiście można powiedzieć, że wykonaliśmy zadanie i teraz od jutra już skupiamy się na tym kolejnym meczu, bo też to spotkanie jak wyglądało, to oczywiście da nam taki bodziec, takiej pewności siebie przed tym kolejnym spotkaniem, ale od jutra już jakby nie będziemy w ogóle myśleli o tym meczu, tylko skupiali się na tym meczu finałowym i to, co nas czeka w Walii. Tutaj przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że jakby zespół z Walii na pewno będzie starał się przeciwstawić, postawić twarde warunki. Zdajemy sobie sprawę, że te zespoły z wyspy mają czasami tą prostą grę, szukanie dłuższych piłek, zebranie drugiej piłki, pójście na prostopadłe, więc jakby to musimy zdawać sobie z tego sprawę, ale dziś nam się zawsze przeważnie grało lepiej. Potrafiliśmy grać z takimi przeciwnikami. Mam nadzieję, że teraz tak samo będzie. A ten mecz dzisiejszy jakby tutaj jako drużyna, dla wielu zawodników na pewno taki mecz z takim dodatkowym bodźcem na to, że okej, jestem w tej kadrze, też zaznaczyłem, że strzeliłem ramkę, czy nawet ktoś asystował, więc jakby dla drużyny to na pewno takiej pewności doda i w meczu z Walią na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że tutaj jak się nie będą bramkę więcej, tak, no to awansujemy na Mistrzostwa Europy. A tutaj ciężko wyłonić innego. Myślę, że jako drużyna, myślę, że dzisiaj też wielu zawodników poprzez ruch, poprzez to, jak gdzieś tam trzymali pozycję, spowodowało, że inni też mieli więcej miejsca i to myślę, że jako wielu zawodników naprawdę dzisiaj pokazało się z dobrej strony, a przede wszystkim jako drużyna. Myślę, że tutaj jako drużyna zagraliśmy tak, jak powinniśmy i jako drużyna wygraliśmy ze spotkaniem. Nie, z jednej strony na pewno trzeba odciąć, ale z drugiej strony też do tej 27 minuty naprawdę to było pod kontrolą spotkanie, stwarzaliśmy sytuację, strzeliśmy jedną bramkę, staraliśmy się strzelić drugą bramkę. Czasami jak się gra przeciwko 10, to w tej defensywie jest jeszcze mniej miejsca, no bo zespół się totalnie już cofa. Może więcej z tyłu przy rozegraniu, tego pressingu jest mniej. Ale z drugiej strony nie, no jakby oczywiście przeanalizujemy, co można poprawić, co źle zrobiliśmy, ale z drugiej strony też jakby mentalnie trzeba się trochę odciąć od tego meczu i w 100% skupić się na tym kolejnym i być na wszystko przygotowany. Nie, no myślę, że dla Pawła to na pewno też był ważny mecz i zgrupowanie, bo wielokrotnie był powoływany, gdzieś te kontuzje blokowały mu przyjazd na zgrupowanie i myślę, że wszystkie górne piłki wygrywali, zbieraliśmy te drugie piłki, to też było ważne, więc mi się wydaje, że tutaj wszystko spokojnie, pod kontrolą, tak jak byśmy sobie tego życzyli przed spotkaniem, więc jak najbardziej tutaj też duży plus dla niego. Wiadomo, no to jest jakby no Piotrek i Nikola też już mają doświadczenie, mają wiele meczów w nogach i myślę, że Nikola nawet jak wschodzi z ławki, też nie wiem ile meczów w pierwszym składzie dokładnie zagrał, ale gdzieś pod grą jest, a wielu może parę meczów zagrał, ale po 2-3 miesiącach na pewno nie zapomniał, jak się gra w piłkę i dla niego to też może być fajny mecz, taki przygotowujący się z tą Walią, moim zdaniem będzie jeszcze lepiej wyglądał, bo też mamy parę dni na odpoczynek, na przygotowanie się, to też jest taki duży plus dla nas, a takie też przetarcie, przepalenie, które dzisiaj było, to może pomóc wielu zawodnikom. Nie, no gramy mecz we wtorek dopiero, to naprawdę więcej treningów ja zrobię teraz niż przed tym meczem ze Estonią, więc wydaje mi się, że tutaj wiadomo, jutro trening regeneracyjny dla zawodników, którzy grali. Ten drugi dzień po meczu zawsze jest taki spokojniejszy, a później jest jeszcze niedziela, na normalny trening poniedziałek, więc dużo więcej czasu niż teraz przed tą Estonią, więc tutaj bez problemu. Wiadomo, te mecze na Narodowym przy komplecie publiczności to są zawsze wyjątkowe, emocjonujące. Dla mnie tak samo po tylu meczach już rozegranych i za każdy raz jak tu przyjeżdżam, to jest wielki sentyment, wielka radość i też jakiś miałem spokój przed tym meczem i tak samo na boisku będąc jakąś taką, czujesz pewność siebie, że tutaj nic się nie wydarzy i jakby też kibice myślę, że też potrzebowali takiego meczu, gdzie nie wygramy 1-2-0, tylko tych bramek trochę więcej wpadnie i dzisiaj otrzymali takie spotkanie, więc myślę, że na pewno mogą być zadowoleni i można teraz odliczać dni, czy tam tygodnie do następnego meczu u siebie. Nie, ciężko mi powiedzieć, wiem, że coś tam poczuł, ale czy to prewencja, czy coś, oby nie, się okazało to pewnie po badaniach, ale nie mam żadnej wiedzy na dzień dzisiejszy, na tą chwilę. Ale jutro pewnie się okaże, ale oby nic tam wielkiego nie było. No to jest wyjątkowe i fantastyczne uczucie. Wiadomo, że rodzina mnie wspiera każdego dnia i oni wiedzą, ile to dla nas znaczy, ile też wysiłku i ile to jakby
tego wsparcia jest potrzebne, więc dla taty, dla dumnego taty to było przeżycie wyjątkowe i na pewno to dla nas będzie pamiątka na całe życie, bo to jest jakby coś wyjątkowego, wyjść z własną córką. Wiadomo, że jeszcze druga córka teraz pewnie zobaczy, będzie chciała, ale wszystko przed nami. Zdąży? Myślę, że zdąży i na pewno to jest dla nas, dla rodziny, dla mnie, no to jest coś wspaniałego, wyjątkowego i dla mnie też to była wielka emocja wyjść z moją córką, no bo to jest coś, o czym zawsze marzyłem i te marzenie po części dzisiaj się spełniło. Czyli Robert Lewandowski jeszcze na Stadionie Narodowym nie zamyka swojej kariery? No nie, tutaj ciężko o tym pomyśleć. Ja kocham ten stadion, kocham tych kibiców i kocham tu przychodzić, więc... Czyli po Euro gramy dalej? Oczywiście, no przed Euro jeszcze chyba zagramy tutaj, więc oby tak by było. Tak chronologicznie, upadasz w meczu z Milanem i co myślałeś? Znowu to samo. No upadam i wiadomo, poczułem tą kostkę. Tu szacun dla fizjo, dla całego sztabu medycznego, bo postawili mnie, nie wiem, w 2 dni na nogi. Jak przyjechałem, pierwsze co powiedziałem, że jak mi postawisz na mecz, no to wybierasz restaurację i idziemy razem jeść. I gdzie? Oczywiście płacę. I jecie. Oczywiście płacę, więc teraz muszę wybrać po prostu restaurację i pójdziemy. Słuchaj, tylko 8 występów, teraz 9 występ twój w reprezentacji. Jak się czułeś na boisku? No bo tak naprawdę z tych 8 występów, 7 za kadencji Paulo Sousy. To był taki twój dobry czas i później te kontuzje. Tak, ale ja myślę, że jednak mecze reprezentacyjne, no to jest w 90% głowa, że musisz być po prostu skoncentrowany i grać tak samo jak w klubie na co dzień, po prostu. Piłka jest ta sama, zawodnicy się zmieniają, ale ty musisz zawsze utrzymywać ten sam poziom. Lubisz jako obrońca takie mecze z takimi słabszymi, teoretycznie mniej groźnymi rywalami? Nie, nie lubię. Najgorsze to są mecze dla mnie, bo jednak wolę być tak w kontakcie, można powiedzieć, tak ciągle czuć przeciwnika, czuć piłkę. No cóż, tu był taki mecz i po prostu musieliśmy tak zagrać. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta bramka dla Estonii? Nie wiem, tak szczerze mówiąc, no nie mieli prawa oddać tą strzału. Nie wiem kompletnie, jak do tego doszło. Nie może wpaść taka bramka, no nie ukrywajmy. No tak, to prawda. Natomiast powiedz, jak patrzysz na spotkanie z Walijczykami, też pod kątem obrońcy, no bo na pewno tam trochę start takich ciężkich cię czeka. No to jest może stereotypowe, ale nawet tutaj sam Lewy mówi, że te mecze z Walijczykami tak wyglądają, a mieliśmy ostatnio możliwość tych meczów doświadczyć. Tak, no wiadomo, że będzie twardy mecz. Musimy podejść mocni psychicznie, skoncentrowani i po prostu wykorzystywać swoje szanse. Jeżeli chodzi o Wojtka Szczęsnego, bo też pamiętam, on był mocno wkurzony po tej straconej bramce. Co on tam mówił? Nie wiem. Widziałem, że to był jedyny strzał na bramkę. Tak, jedyny. No cóż, no to zdarza się. No myślę, że akurat w tym meczu, wiadomo, ta bramka o niczym nie decydowała, ale musimy po prostu być skoncentrowani do końca, bo... No niepotrzebne były takie rzeczy. W szatni był taki oddech, bo z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, 24 mecze, nie strzeliliśmy więcej niż 2 goli. No w końcu mamy takie pewne zwycięstwo, a też z takimi słabymi zespołami graliśmy. Tak, były tu różne mecze, też wiadomo, graliśmy ze słabszymi, jednak ciężko nam było gdzieś wcześniej dojść do sytuacji, a tu fajnie weszliśmy w mecz, bo te pierwsze minuty pokazały, że no ja nie wiem, jak ta piłka nie wpadała przez te pierwsze minuty. Fajnie, że udało się jedną bramkę strzelić, potem poprawiliśmy i myślę, że było już po meczu. Bardzo dobrze, na pewno super uczucie po 2 latach wrócić. Myślę, że jeszcze lepsze po takim wyniku i myślę, że możemy pozytywnie patrzeć na ten mecz z Walią. Byłem gotowy, no taka decyzja trenera, że dzisiaj na ławce też myślę, że tak jak mówię, długo mnie nie było, więc powoli trzeba łapać te minuty, tak samo w reprezentacji. No zobaczymy, na pewno będziemy analizować Walię, nie widziałem meczu, słyszałem tylko, że też wygrali wysoko, więc na pewno to będzie ciężkie spotkanie, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby być na Euro. Kuba, jak przeanalizujesz tę bramkę straconą, bo tam chyba się potknąłeś, no ale to raczej przypadek, z czego to wynikało? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jakby
Na pewno to jest jakiś minus tego spotkania, że tą bramkę straciliśmy, ale myślę, że skupmy się po dzisiaj tylko na pozytywach, bo strzelone 5 bramek da nam na pewno dużo pewności przed tym meczem z Walią. No, różne warianty ćwiczyliśmy i tych stałych fragmentów było tyle, że myślę, że dużo było dośrodkowań bezpośrednich i dużo razy też rozgrywaliśmy na krótko, no bo była przewaga przy rzutach rożnych 2 na 1, więc trzeba takie sytuacje wykorzystywać, ale ćwiczyliśmy wszystkie warianty. Myślę, że Kuba man of the match dzisiaj, bramka, piękna asysta. I na pewno to jest dobre, że ta rywalizacja jest i to też daje, myślę, wszystkim nam motywację, bo nikt nie ma praktycznie pewnego grania, więc to będzie wszystkich napędzało. No tak, myślę, że najważniejsze, że wykonaliśmy zadanie, strzeliliśmy dużo bramek, straciliśmy jedną, myślę, że nad tym musimy popracować, rzut z autu, stały fragment gry, także oczywiście przeanalizujemy to, co było złe, myślę, że dwa razy podczas stałych fragmentów trochę byliśmy nieskoncentrowani, ale myślę, że jest bardzo dużo pozytywów z tego meczu. Najważniejszy z nich, że awansowaliśmy dalej i teraz już tylko skupiamy się na tym, co jest następne, czyli Walia, regeneracja i to jest dla nas najważniejsze. Nie możemy skupiać się na tym, co było. To już się wydarzyło, zadanie wykonane i lecimy dalej. Z twojej perspektywy ta stracona bramka, tam mogłeś szybciej doskoczyć do rywala? Ja się bardziej spodziewałem dośrodkowania i tam 3-3 mieliśmy z boku. Niestety przeszli nas, próbowałem blokować, było już za późno. Taka jest piłka, to są ułamki sekund, momenty i niestety w tym momencie się nie udało. Jesteśmy źli z tego powodu, ale tak jak powiedziałem, jest dużo więcej pozytywów niż negatywów i na tym się skupiamy. Patrzysz na mecz z Walią, jak patrzysz na nie z perspektywy tych ostatnich spotkań, jak wspominasz tego rywala? Ja myślę, że tak jak mam kolegę z drużyny, który gra w reprezentacji Walii, to mówi, że charakteryzują się grą z kontry i swoimi fragmentami. Myślę, że mają też dużo więcej jakości niż sam on mówi, ale jedziemy pewni siebie. Mamy też tak samo bardzo dużo jakości, mamy bardzo dobrych zawodników i tak naprawdę skupiamy się bardziej na sobie niż na przeciwniku. Brakuje wam trochę takiej stabilizacji personalnej w środku obrony, bo często były te zmiany w ostatnich meczach. Masz nadzieję, że to już będzie taka stała trójka? To już pytanie do selekcjonera. Miejmy nadzieję, że był zadowolony z naszej roboty dzisiaj i utrzymamy to miejsce w składzie. Także na pewno stabilizacja w linii obrony to coś, co pomaga. Jest większe zgranie, ale to jest reprezentacja Polski. Tutaj widzimy się raz na jakiś czas i po prostu musimy dostosowywać się do sytuacji, jaka panuje. Przed tym rokiem, to co by ci się bardziej prawdopodobne wydawało? Że my zagramy w tych barażach, nie wychodząc z grupy, czy ty będziesz walczył o koronę króla strzelców w Bułgarii? O, nie wiem, tak naprawdę ta Króla Strzelców w Bułgarii, korona Króla Strzelców jeszcze jest daleko, ale jak już powiedziałem, że cieszyłbym się, jakby nasi napastnicy, którzy już mnie gonią, też ją zdobyli, więc nie, na pewno fajne momenty w mojej karierze i czerpię z tego dużą radość. A z czego wynika ta twoja taka bardziej ofensywna przemiana? No bo w Pogoni, czy w Ekstraklasie, czy w drugiej Bundeslidze zawsze byłeś ósemką, no a tutaj jednak dużo ofensywniej grasz. Gdzieś w tych meczach w Ludogorcu, ważniejszych w Europie, ten nowy trener przyszedł i postawił na mnie na pozycji numer 10. Jak trochę się oddzięczyłem bramkami, także dało mi to dużo pewności siebie. Może nie jestem taką klasyczną dziesiątką. Moja taka nominalna pozycja, myślę, że to jest numer 8, ale no jeśli mam taką przyjemność zagrać na pozycji numer 10, to staram się to wykorzystać. Myślę, że to będzie dużo cięższy mecz i najważniejszy będzie cel, po prostu awans. A ty czujesz dzisiaj się takim pewniakiem? Bo powiedzmy sobie szczerze, wywalczyłeś miejsce w pierwszym składzie kosztem zawodników, którzy do tej pory albo regularnie grali, albo przez niektórych nawet są uważani za większych faworytów, bo grają w lepszych klubach, no chociażby jak Seba. Ciężko powiedzieć, ja po prostu przyjeżdżam, tak naprawdę robię swoje i cieszę się zaufaniem trenera, ale jeśli miał nawet wejść z ławki, czy przesiedzieć mecz na ławce, czy wejść z ławki, po prostu najważniejsze wydaje mi się obecnie cele reprezentacji, jakim jest Euro i to, że mogę od pierwszych minut pomagać, to na pewno mnie dużo bardzo cieszy. Próbowałeś dwa razy, raz było takie soczyste i ja a później się udało. Powiedz mi, ty lubisz takie właśnie uderzenia z dystansu? Bo też patrzymy po kadrze, no naprawdę dobrze to wygląda. Tak, czekam zawsze na taką sytuację, gdzie mi piłka spadnie albo zostanie dograna 16 i będę mógł uderzyć z dystansu.